Dobrze. Inne życie, wam mówię, że teraz, ja kiedyś powiedziałem, że teraz to jest żywy cmentarz. Żywy cmentarz, nie umarły, tylko żywy cmentarz. To różnica. Te miasta, to wszystko, jak to było. U nas było ogromne kamienice, tak? I wszystko sztaby byli. Niemcy sztab w 20 roku, Polskę jak gonili bolszewików, sztab, wszystko sztab. I Ruski teraz, no, pierw zabrali pół kamienicy, Ruski, w 1939 roku, tak? Jak przyszli do nas. I tylko połowę mi mieszkali. Ja jeszcze był brat i mama. Idę do domu, patrzy, stuje samochód, jeden, drugi, wynoszę nasze meble. Ja wchodzę do domu, a mama była chora, miała takie długie włosy, tak aż to. I ruski jeden, ten milicjant, nakręcił włosy na rękę, wiesz, i ciągnie mamy z łóżka. Żeby wywożyć wszystko do innych chalupy, gdzie wsadziłeś 5 rodzin, wiesz, w jednej chalupie. Ja jak to zobaczył, jak jemu rąbnęłem, to w 4 zęby jemu wyleciało, szczękę tu złamali. Miał całe złamanie. Ale co, je było 100, nie 200, co tam pobili jeszcze. Wszystko. I wszystko jedno wywieźli do innej chalupy i kamienicę w ogóle zabrali wszystko. I do więzienia. Jakieś 2 tygodnie sprawa, to było Szczędzina, było zawodowa, ruska już, a te lawnikami byli z boku, jeden kamasznik, drugi siewc. Komuniści, Żydzi, Żydzi, komuniści, bo u nas była partia komunistyczna przed wojną, nielegalna, że w Polsce. No i ja jeszcze nagadałem tam, wiesz, bo ojciec przed wojną, jakby powiedzieć, że należał do piłsudczyków, wiesz, bo pomagał, jak u nas sztab był, to pomagał i koni, i żywność organizował, wszystko, jak u nas sztab był, wiesz. W 1939 roku, jak gonili bolszewików. I dostał takie pismo, że wojna się skończy, to może handlować z wojskiem, z końmi, wiesz, wszystko. Wiesz, jaki to był majątek. To. No i to powiedzieli. Na sprawę. Wszystko nagadali, że wrogami byliśmy komunistów, rozumiesz? A ja miałem bracie, siostry, tyle, to ojciec powiedział, jak ja się dowiem, że wy należycie ktoś do komunistycznej partii, to wiesz, mówię, na postronek, na sznur zaprowadzę na policję. I to powiedzieli. No i nic. A ja jeszcze taki, wiesz, jak to ten czas głupi. Mówi, jeszcze ja troszkę powiedziałem im takie słowa, że nie można było, nie trzeba było mówić. Powiedziałem, że przyszliście, nic nie przywieźliście, wszystko zabraliście z domów, jeszcze to wszystko, no wiesz. I poszli na naradę 8 lat, żeby ta opinia taka nie była moja taka zła, żeby te cholera ludzie nie nagadali tyle. Na mnie, wiesz, na to mnie nie dostał. Więc... Kto tak nagadał? Ty? Oni, te lawniki. Ławnicy. Żydzi. Oni znali pana, tak? Kto nie znał człowieka. To by nie dostał, bo adwokat powiedział 5-4 lata. Górą. To miał pan adwokata? A jak? Siostra i wszystko postarali się. No i nic. I wyszli na naradę, trwała 15 minut, wrócili 8 lat. Mama zemdlała, jak słyszała 8 lat, wszystko i do więzienia i wywieźli mnie.
Rosja to był jeden lager, jeden więzień. Cała Rosja. I na Daleki Wschód. I wieże nas 2 miesiące do Komsomolska nad Amurem. Coraz dalej, to był 40 roku, to był styczeń luty, 40 roku. To coraz dalej większe mrozy. Większe tam to, matko. Ludzie tak opuchnięty byli. Trupów imowali na stacjach większych. To jeszcze co? Jak pociąg w dużym miasto się zatrzymał, to jeszcze gonili nas do łaźni, a na dworze było 40 stopni mróz. Żeby zachorować i... Po co to łaźnie było? Żeby zachorować tylko. I przyjechaliśmy do Komsomolska nad Amurem, to nikt nie mógł już na nogach chodzić. Sanie podjechało, slomy wyciągnęli nas na saniach i do lagru zawieźli. Tak poczymali w tych lagrach, żeby postawić nas na nogi, z miesiąc czasu. Do roboty nie godzili nic. Każdy nie mógł chodzić. Tak osłabł wszystko. Czterdzieści kilometrów od Komsomolska w tajgach. To było Majanowska Lesiobirża, ja pamiętam jakby dziś, cholera te nazwy. To był lager, który tartaki bili, wiesz. To robili podklady do szyn, wiesz, i klopki do wieczu. Niektóre brygady robili w tajgach, zaraz tajgę, zaraz dziewo, wiesz. I niektóre robili w tartakach. I tam zachorowali na zapalenie płuc. Na zapalenie płuc tam zachorować to był śmierć. Wiesz? Śmierć, bo nie było ani lekarstwa, ani nic. Człowiek był słaby, tamto. I leżałem w sali, to było 7 nas. To był taki, mniej więcej taki, jak to mówię, podręczny szpital taki, wiesz. Lekarz wieczorem obchód robił, to on miał takie nogi, protezy, wiesz, to tu chodził, wiesz, ich nie protezy, z dziewa zrobione. Co jemu, on walczył w 20 roku pod Warszawą, jemu nogę oderwało, wiesz. To był zły na nas, on na nas wolał piłsuczki, wiesz. I ten zrobił, że wschodu, wiesz, tam. Para było. I popatrzył, obchód robił i powiedział już w nocy, kto umrze. Na mnie też powiedział. A na dworze było 42 stopnie mrozu, na dworze. Stało wiadro wodę, kubek. To ja z tego gorączki już nie wiedziałem co, nic. To wstałem, trzymałem się za łóżka, nie mogłem już dojść do wiadra. Sufit tak mnie się kręciło, już tak, to było na dole, to było na górę. Podszedłem do tego wiadra i piłem te zimne wody. I się położyłem z powrotem na łóżko. To ten umarł i ten umarł w nocy. 5 umarło, tylko 2 nas zostało i 7. To jeszcze takie głowy miałem zawsze, bo w szpitalu dawali takie kawałki cukru, wiesz, tam to jeszcze wiemy. Te, co umarli, to wyciągnęli mi ich na szufladki i przyłożyłem do siebie. Wiesz, on przyszedł rano, a te zaraz do chleba nago zamrożyli. Patrzy na mnie, patrzy, nic nie mówi. Przyszedł felszer. Ja mówię, co on tak patrzył na mnie? On mówił, bo on powiedział wczoraj, że ty też umrzesz. Na mnie. Tylko, że wiesz, ja byłem całe życie dobrze zahartowany, wiesz. I to było w 41 roku. Jeśli nie było tak źle, to wytrzymałem tego zapalenia płuc. I potem lepiej, a ten felszer mówi, a ten felszer Żyd był z Adesa, wiesz, ten felszer, Adesa. Mówi, wiesz co do mnie, ja się postaram może, a u mnie na papierach pisała zawód piekarz, rozumiesz, bo przed wojną piekarnię robił. Mówię, bo tu, mówię, piekarni nie mamy, tylko kuchnia jest,
a chleb się wożą z innym miejscu. Może do kuchni. I się po staro mnie wzięli do kuchni, do roboty. Jak wzięli do kuchni, do roboty, to już było, wiesz, raj! Tam nie trzymają długo ruskich w lagrach, rozumiesz? Przerzucają do innych lagrów. Pierwsza komisja wybiera zdrowszych. Tam budowa, tam to, tam kolej, tam mosty, tam to wszystko więźniowie robią. I przyjechała komisja i nabierali ludzi do rybny kombinat na muru. Ale tam się dostać do tej komisji. Wszystko ten felczer załatwił mnie. No i przyjechała komisja, każdy nago wyszedł, czy wzmacnął ciało, czy jak, czy twardo, czy tamto. I wychodzić, nic nie mówili. Wieczorem tylko ogłosili, żeby jutro do roboty już nie wychodzić, wiesz, że w transport. I mnie też wzięli. I na muru przywieźli nas, może 70 w ten czas wzięli. Rybny kombinat. Ani drutów, ani ni cholera, nic. Nikt nie pilnuje, wiesz. Tam robili konserwy rybne. I tam było dobrze, ale też nie trzymają długo. Też komisja na budowę. Nie było na różne, do Wladowostoku. Wiesz, co gdzie Wladowostok? Portowe miasto, na Ocean Spokojny. A tam chodzili na ci zmiany, dzień i noc ludzie. Z lagru do portu, do roboty. I przyjechał statki amerykański, matko. Ja mówię, żeby ten Amerykanie, nie wiem, co by to było. Nie pokonali by Niemców. Bo w Rosji to był głód z tej ziemi. Bo kolchozy nic nie dawali. Nic. Przyszedł statek, cały statek, te ciężarowe samochody, Studebakery. Drugi statek przyszedł, czołgi, parawozy, różne rzeczy, różne. Żywność, matko jedyna. Beczki masła, mąka kanadyjska, 15% pszenna. No, ryż, groch luszczony, takie żółte, czyściutkie, wiesz, takie tam, no wszystko przychodziło. A mi chodzili wyladować. Ta świńska tuszonka amerykańska, takie kilogramowe puszki były, mięso wieprzowe razem z tłuszczem, wiesz, ale to zapach. Tak zaprawiony był takim zapachem, wiesz, tam. I chodziliśmy tam, bo wyladowali z okrętów i zaraz na, bo tam pociąg już. Z Wostoku jest. I głąb Rosji szło wszystko. A w lagrach w Rosji rządzą urki, to się nazywa. To jest zawodowe recydywisty. Oni do roboty nie idą. Wiesz, on ma 25 lat, 20 lat, wyrok, wiesz. Zabójstwo za to. Siedzą tylko w barakach, grają w karty. To nawet te konwojenty w lagrach boją się ich. Bo co to jest, jak go zabijali, kara śmierci nie ma w Rosji, nie było. No to oni mówili nam, że wiedzieli, że my jedziemy do portu, wyładowujemy okręty, wszystko, wiesz, żywność, to, żeby im przynieść coś do lagru. I poszliśmy w nocy do roboty, ja wziąłem trzy puszki, poszłem za sztable, za wagonem, wiesz, a nie było czym otworzyć, kurwa. To były te ludki takie, co tor kolejowy, wiesz, czyma kamieniem i tak stukałem tamto. A brygadista u nas był lejtenanta, też więzień, ruski. I zobaczył mnie tam za tym wagonem. Podeszedł, zabrał mnie te puszki, kopnął mnie jeszcze i dobra. No nic, a ja miałem każdy woreczek, jeżeli ja wybił by z puszki do woreczka, wiesz tam. Przyszli mi do lagru, do baraku. A on pyta mnie, przyniesiesz nam coś? Ja mówię, wiesz co? Szykowałem tuszonki. A brygadista mnie zabrał, jeszcze kopnął mnie. Matko, jakiemu tam dali? Wiesz, to w nocy
Znaczy mi spali, w nocy znów chodziliśmy do roboty. To w nocy przynieś mnie sam pięć puszek i pilnował, żeby ten strażnik nie widział. Tak jemu dali tam. Wiesz, jak podchodziliśmy do lagru, do bramy, to przerzucaliśmy. I oni tam łapali wszystko, bo tam lager, jak wchodzili, też szukali. Oj, człowieku, człowieku, to było wada, mówię ci. I tam też długo nie trzymali. Tam długo też nie trzymali. I na budowę 500. Jak się kończyła wojna tu w Europie, to jak Ruskie szykowali się na Japonię, wiesz, to oni Ruskie już budowali kiedyś. I z Komsomolska łączyli i z portem, i z Pacyfikiem, z Oceanem Spokojnym, wiesz, Ruskie. Ale jak wojna wybuchła, to przestali te budowy, wiesz. To jak się szykowali na Japonię, to oni z powrotem te amerykańskie żywność, amerykańskie maszyny, wszystko było. I znów na tę budowę. Ale ten czas już ja piekarnię robił. Cały czas ani koc, ani sienik, ani nic. Na golych deskach. To każdy miał zielone tu odbite boki. A wsi? Kto mnie uratował, ta piekarnia, kuchnia, bo tam potem też trafiłem, że było razem, wiesz, kuchnia, piekarnia. Dlatego ja mówię, że człowiek w życiu musi mieć zawód. Zawód, możesz mieć cich kwalifikacji, jak to mówią, profesorskie te tytuły, rozumiesz, magistry, nikomu nie potrzebne. Nikogo. Bo kto umierał w lagrach pierwszy? Oni. Popów ruski. Oni umierali pierwsi. Bo nie przyzwyczajeni byli do tego życia, tak? A nie potrzebne. Szewcy, krawcy, stolarze, kowale, potrzebne było wszędzie. Brali do roboty. Do warsztatów już całkiem inne jedzenie dostawał, wiesz, wszystko. A profesorów w pisarni? Dlaczego? Po co potrzebny był tam komuś? I dlatego ja mówię, człowiek musi mieć zawód, zawód. Jak masz zawód, to wszędzie ci potrzebny jest. Mówi do mnie jeden, wiesz co? Pisze nowy transport. Tam jest polski major jeden i chorąży, mówi, i porucznik. Polski. Ponieważ w mundurach byli w Polsce. Tylko wiesz, oderwane to, oderwane. I ja poleciałem do baraków, do nich. I mówię, a tam zaraz taki system jest. Pyta, za co siedzisz i jaki wyrok. Mówi im. Że oni byli tam w Otaszkowie, tam gdzie polskich oficerów wszystkich, wiesz, byli. I oni tam dawaj propagandę prowadzić przeciwko Rosji. To Ruskie ich zabrali, wiesz, jeszcze ten czas może nie zamiar nie mieli, wiesz, wyścielać wszystkich, wiesz. Bo to był zaraz, jak ich tam wszystkich przywieźli. I zabrali ich stamtąd, co sądzili ich, jak zwykłych ludzi, wiesz, po 10 lat, dali im i do tego, do lagru. Wiesz, opowiadali mnie, no ten major toś był, toś miał koło 60, wiesz, starszy, Klimczak. Ja pamiętam jakby dziś nazwisko, major to był nazwisko Klimczak, porucznik był Korebo, Piotr, a chorąży Pawłowski. Ja pamiętam wszystko, no i co, oni chodzili do roboty, wiesz, a piekarnia była za drutami, to ja... Chleb było pieczone, wiesz, w foremkach, bo inaczej nie można, bo dopiok to się nazywa, ten procent, co masz dasz z mąki, to się nie dawało jak chleb walkować i piec bez foremki, tylko się brało i fiu. Wiesz, bo to był 55% dopioku. Z kilo mąki miałeś dać 55, i z kilo mąki musiałeś dać kilo 55 chleba. Wiesz, ja wziąłem taki chlebek pod kofajkę, udawałem, że rąbię dziewo, wiesz, a oni szli przodem,
a ten strażnik to prowadził 50, wiesz, a gdzie tam uciekniesz, tam, stylu się. To oni się tylko się równali ze mną, to zaraz chleb wziął za kofajką, wiesz, i do lagru się. No i przychodzi, wiesz się do kuchni i mówi, wiesz co, major prosił, żebyś przyszedł. Ja mówię, co się stało? Zapalenie płuc. Leży w szpitalu. Poszłem. I on mówi do mnie, że ja już mówię, nie wyjdę z tego. Na pewno umrze. Ale mówisz, siostra i mama wywożone są z Polski i wie, gdzie oni są wywożone. I powiedział, gdzie? I w nocy umarł. Ja byłem tam po południu i w nocy umarł. Umarł. Ciężko. Z lagru wyjść wcale. Umierali miesięcznie 100-150 ludzi. I za lagrem taka góra była. To był rów wykopany. Tam trupy wkładli nago. Przesypali ziemią. A tam te hejny, szakale, tam wilki. Zjedli to mięso wszystko ludzkie. Same kości się zostało. To potem taka brygada była, grabarzy. Jak się nabrało znów, to oni tam te kości palili na ogniu, wiesz, robili i znów kładli. Ja robiłem piekarnię, wiesz, miałem tak, przychodził naczelnik do kuchni muskulskiej, zabili jelenia, loś to się nazywa, sochata to jest, wiesz, sochata to jest loś po rusku, sochata. My ci przyniesiemy, mówię, ja ci przywiezę te mięso do kuchni, a ja bez nie puszki. Co powiesz, nie, to 2 minuty nie będziesz na kuchni, bo on koniec, tak? On rządził wszystko, tak? A mięso z losia to bolowe mięso, rozumiesz? Wszystko, dobre mięso, bolowe, jak bolowe. Wieczorem przynieś mi to mięso, ładnie już po kawałku rozkrojone wszystko i zabrał puszki. I tak ludzie nie wiedzieli, co wypisali, wiesz. Nikt nie wiedział. I tak, wiesz. Dostawałem na kuchni herbatę gruzińskie zielę. Przyszedł, wiele dostajesz tych koroboczków, te pudereczka takie. Ja mówię, 180. Sip, mówię, 50, a 30 zostaw. Jak się nabrało 100, 150 pudereczek, to przyszedł rano z takim takim torbą zabrał. A trzeba było żyć zimy, bo oni byli buki car, rozumiesz? W lagrach, taki naczelnik lagru to był buki car, a drugi byli te recydywisty. Oni rządzili wszystko. Jak oni zawsze mnie pytali, jak przerzucili na inny lager, rozumiesz? No to pierw do baraków, zaraz do kuchni, do piekarni, czy nie wzięli od transportu, tak? To pytali, za co siedzieć? Ja mówię, opowiadałem im za co. O, na pricie klacie. A ty co takie, wiesz, na podłogę. Tak było. Bo oni strasznie nienawidzą milicjantów, wiesz, te recydywisty, wiesz. Jak im powiedziałem, że milicjanta pobiłem lep, to dobrze. Wiesz. I potem jest te budowy 500, to przerzucili na Kamczatkę. 70 km od Piotrpawłowska, znów transport na jezioro. Też był rybny kombinat. I tam byłem do końca już. Do którego roku? Co? Do którego roku? W 48. W 48 roku. Skończyło się mnie 8 lat. I jeszcze co, Adam? Za ten czas, co ja tam byłem, to była czy amnestia. Bo u mnie w aktach pisała cały czas polski grudzanin, rozumiesz? Bo jak Ruskie mnie sądzili w 40 roku, to oni jeszcze paszporty nie dawali. Bo oni potem Białorusi dołączyli do siebie i wszystkie dostawali ich paszporty i dobra. A jak mnie sądzili, jeszcze tego nie było. I mnie pisało w aktach polski grudzanin. Że obywatel jestem polski. I była amnestia, jak Anders amnestia, Benning amnestia, potem znowu 3 razy amnestia była.
Mnie nie wołają, bo prawlenie lagrów to było w Komsomolsku. Górlach to się nazywa, górne prawlenie lagrów. Nie wołają, bo wiesz, jak kogoś na zwolnienie, to trzeba do Komsomolska, do prawlenia, stamtąd zwolniali. Mnie nie wołają. Poszłem do tego wychowawca takiego był w lagrów i mówię jemu, a mówię, przyjdź za parę dni, to cię powiem. Przyszłem za parę dni, akta moja, cima na stole. A on mówi, ty dureń, mówi do mnie. Ty chcesz iść na wolność, na zwolnienie? Zobacz, co ty masz. Mało jeszcze, że mnie wrąbnęli 8 lat. To jeszcze napisali na aktach, na górę, takimi literami KRD. Kontrrewolucyjna działalność. Matko, nie podlega ani żadnych amnestii. Rozumiesz? Mimo to, to była jedna sprawa, a to była druga. Wiesz? I koniec. I mówię, nie podlegasz pod żadnym amnestii. Skończyło mnie 8 lat i dalej robię. Tylko już nie byłem, nie należałem do tego lagru, bo tak spaliśmy w piekarnie, tam nie lagrów nie chodziłem. Ale to było takie lager, jeden barak, co tam wszyscy po wyrokach, wiesz, tam trzymali. I piekarnie, to było w maju, wiesz, w początku maja, w 48 roku. I piekarnię robię. A tam u nas Azerbejdżaniec pracował na tej stacji, wiesz, Morsa. Dwa razy w tygodniu. Łączył się z Potopawowskim, wiesz. I przychodzi do kuchni. Zawsze przychodzi do piekarni, jakby był razem z kuchnią tam. I mówi do mnie, zatańcz. Podwórskie to jest taka moda, wiesz, jak coś chcecie powiedzieć dobrego, to tańcz. Ja mówię, nie, w czortu materii. Mówię do niego. To cię nie powiem. Ale patrzy, naczelnik idzie do kuchni. Zdrasie, rybiata, zdrasie. Grzanin naczelnik. Towarzysz, nie, grzanin. Sokolicki mówi, domój pójdziesz. Do mnie. Na slobodę. Przyszła. Mówię, przyszło mnie niemedlenie osłabożenie. Ale do Komsomolska, do prawlenia musisz jechać. Stamtąd zwolnił mnie. O, matko jedyna. Ale lud już puściło, wiesz, już maj. I naczelnik mówi do mnie tak, poczekaj, mówię, 7-8 dni, będę nosić ikry na więzienie tam i razem z tobą pójdziesz zimie. A ja głupi jak bara, wiesz, Adam. Przesikowałem worek, zrobiłem plecak, wiesz, plecak. Nasmażyłem rybę, bo rybę wiesz tam, tak. Chleb, wszystko, zapalkę tu schowałem. Te gumowe buty miałem, a spodnie na butach, tak tam wszystko. I poszedłem sam. Sam poszedłem. I oni mnie mówili, nie chodź sam, bo to jest najgorszy czas. Wszystko z Wiedźmina, co śpi w zimę, to wychodzą z berlogów. Oni ten czas najgroźniejszy są, ale tam, co tam nie było. Wszystko, co jakieś wydzina. A ja nie chciałem czekać te 8 dni, wiesz. I poszedłem sam. Ale co? 70 kilometrów do Piotrkowska. Ale po drodze to był taki stacja. Rzeka była mała. I tam było na drugiej stronie taka chata, pół ziemi, wiesz, pół tamto. I tam było dwóch, co przewozili ludką na drugiej stronie. I tam było przesiek przez tajgi, wiesz. Żerdzie kladone, wiesz, przesiek to się nazywa, przestań. Ja sam, doszłem już do tej rzeczki, rozlana jak pierwo, szumi ta woda, strasznie. Krzycy, nie słyszeli, żeby przyjechać mnie zabrać. A, wiesz, jak to jest, jak człowiek ma żyć, to będzie żył. Ja sobie przyjdę, przeplinię, siedlę, tak wodę, jak wpadł mi w koryto, zimna woda lodowata, kofajka, buta, gdzie ja przeplinął. Ale z powrotem cofnęłem się, wiesz, wyszłem na ląd. Myślę sobie tak, takie nóż miałem, wiesz, zapałki. Nabiorę tak suche tamto, z kofajkę watę wyciągnę, wiesz, zaspalę ognisko. I albo do rana, wiesz,
posiedzie koło ognia, jak nie, to może zobaczą. I patrzy jadę. Jedzie ludko. Wiesz, usłyszeli krzyki. To jak weszłem do jego do ludki, tu, to jest pół kilometra pociągnęło nas prąd. Wylądowaliśmy na drugiej stronie, a ja chciałem przypinać. No. Wiesz, jak człowiek ma żyć, to będzie, ja by utopiłby się, mowę nie, zaraz, kurcz by złapał i koń. I tam do tej chatki ich nie, spalili piecyk, wiesz, wysuszyłem się, wszystko. Przenocowałem i drugie 35 kilometry przesiekiem tym. I doszedłem już do Piotrpawłowska, to była rzeka. To tak przeszedłem, no, poboranie, wiesz, już lód był on na dole, wiesz, a woda już była na lodzie. Jak przyszłem tam, tam nie znali, bo tam też pracowałem, rozumiesz, w piekarnie, kuchni. To się za głowę złapali wszyscy. A ten felszer zaraz mnie wziął do siebie, wiesz, wiesz, jak robił na piekarnie, kuchnię to zawsze im dawali, boli to. Dał mnie pół szklanki spirytusu, pisz matkę, to myślałem, że oczy mnie wyjdą, wiesz. Już do baraków, wiesz, nic, tylko do siebie, do domu. Zrobił mnie miejsce, przyniósł dwa kocy, zakręcił mnie, leż, wiesz. Żeby, bo on powiedział, że miał zapalenie płuc. Jakby drugi raz, to koniec. I stamtąd morzem Ochockim do Nikolajewska nad Amurem, gdzie Amur wpada w morze, wiesz? Amur wpada w morze. I tam okrętem rzecznym do Komsomolska kawałek papierka miałem, tylko nic, więc przyszłem tam do prawienia lagrów, weszłem na górę, tam siedzę pod drzwiami. Ty chodzi, on zawolał mnie, mówię, ty do Polski jedziesz. Ja się ocieszyłem, a on mówi, nie jedzie się tak. Ty wiesz, gdzie Polska? Mówię, 15 tysięcy kilometrów. Gdzie będziesz jechał sam? Wiedziałem, czy Boże, zetapamy do Polski. Matko jedyna. Adam, to mnie wozili dwa miesiące czasu. Od maja do lipca. Dwa miesiące. Gdzie tylko jakieś większe stacje do lagru albo do więzienia, czy mały tydzień. Na transport się nabierał dalej, dalej, dalej. Orol, Swerdlowsk, Moskwa na Wotilówkę, wiesz. I potem gdzieś Orol, Minsk, Gomel i do Brześcia. W Brześciu była komisja, wiesz, był taki lager, wiesz. Komisja Polska przyjechała z Białopodlaski, z Puru, wiesz, już jest Polskie, wiesz. I te, co należało do Polski, wiesz, odebrali w ruskich. Na granicę do wagonów, Jurskie po nazwisko, przychodzisz z wagonów w jedną stronę, w drugą, wiesz. I przyjechaliśmy do Terespola i otworzyli wagony już wolne. I do Puru, do Białopodlaski. I tam robili zdjęcia, taki, dawali nam takie dokumenty, wiesz, tymczasowe. Po 2000 dawali, paczki UNRWA tam to. Ty wiesz, co my kupowali, jak poszli do miasta? Jabłko. Każdy jeden. Jak dostaliśmy pieniędzy, to każdy do miasta poszedł i kupiliśmy jabłko. Bo całe 8 lat tyle nie widziałem jabłka w oczach. Tam nic nie rośnie, wiesz? Jabłka, każdy kupił jabłko. Kiedy pan ostatni raz widział swoją mamę? Tam na tej... W 1975 roku. Na tej rozprawie? Tak. Przed... Bo się odwołali od wyroku, wiesz? Odwołali się wyroku. Zaraz zatwierdzili. Nie trwało nawet dwa tygodnie. I przyszła siostra do więzienia, na widzenie już, wiesz? Siostra przyszła z mężem. Jedzenie mnie przynieśli, to tam, a już mama nie. Nic więcej nie wiedziałem nikogo. O tamte pory już koniec. Amen. Oni byli wywożone, nasz getto był wywożony na Majdanek. Jak ja byłem teraz, ten czas w Brześciu,
To oni mi opowiadali, jeden maszynista, wiesz, za Niemców wjechał pociągiem, to on powiedział. Że getto było wywożone do Majdanku. Byłem na Majdanie. Więcej już nic nie wiedziałem nikogo. Tak. I pan był którym dzieckiem? 10. Po mnie był ten brat młodszy. Ja byłem 17-rocznik, a brat był 20-rocznik. To mama była młodsza od ojca 19 lat. Wiesz co to jest 19 lat? A klepał te dzieci. Potem się rozjechali. Bo ojciec mówił tak. Kto chce się uczyć, to będę płacił do końca. A kto nie, zawód, to robota. A ja taki żulik byłem, wiesz, nie chciałem się uczyć. A ojciec kiedy umarł? W 1938 roku. Też już miał 80. Jest całe szczęście. Ruskie by tak zaszczelili by zaraz. Bez dwóch zdań. Dlatego tak się mścili. Zabrali pół domu, potem drugie pół, wiesz. Ja wiem. A to wszystko Żydzi donosili Ruskim. Kto my jesteśmy, prześladowali komunistów, wiesz to. A kto należał do komunistycznej partii? Żydzi i Białorusiny. Wiesz? Bo katolików było bardzo mało na Polesie, wiesz? Tylko żeników, wiesz to. A to wszystko wioski. Jeden wsikol, drugie. I tak ta historia się skończyła. A ja dociągnęłem 90. Czy nie wierzysz, nie chcę wiedzieć. Nie wierzę się wcale.